Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj opowieść o starości. Jest to króciutkie opowiadanie mojego autorstwa. Zaczynajmy więc. Las szumiał tajemniczo w podmuchach ciepłego południowego wiatru. Stare, rozłożyste dęby, błyskane powietrzem, kołysały się miarowo, a ich omszone pnie skrzypiały melodyjnie, jakby śpiewając hymn na cześć Boga lasu. Dziewczyna spojrzała w stronę nieba. Nad jej głową rozpościerał się zielony firmament majestatycznych konarów i pięknych, misternie utkanych, pajęczych sieci. Odetchnęła głęboko, rozkoszując się świeżym, wieczornym powietrzem i wolno ruszyła dalej. Po kilku chwilach dotarła do skraju polany, oblanej zachodzącym słońcem. Oślepiona jego blaskiem podniosła dłoń i przysłoniła oczy. Nagle obraz stał się wyraźny. Nie mogąc uwierzyć w to, co widzi, przetarła oczy, ale widok polany pozostał niezmienny. Kilka metrów dalej, pośrodku barwnej i pełnej kwiatów łąki, na bogato zdobionym, srebrnym tronie siedziała młoda kobieta o niezwykłej urodzie i szlachetnych rysach twarzy, królując nad otoczeniem, trawą, zwierzętami, całym światem. Dziewczyna zaskoczona i zafascynowana boskością tego obrazu stała bez ruchu, chciwie pochłaniając każdy szczegół niezwykłego zjawiska. Kobieta wolno i dumnie podniosła się z tronu i na jej ustach zagościł przyjazny uśmiech. Zapraszająco skinęła dłonią, nakazując dziewczynie, by ta podeszła bliżej. Dziewczyna bez wahania i zastanowienia ruszyła w kierunku cesarzowej, by nagle poczuć niesamowitą wręcz energię, ciepło i boskość bijące w jej kierunku. Coś jakby samo cisnęło ją na ziemię i upadła na kolana, spuszczając głowę, gdy nad nią rozległ się nieziemski, stanowczy i dźwięczny głos. Potrzebujesz mojej rady, więc jestem. Gdy podniosła oczy, niezwykła cesarzowa stała tuż przed nią. Jej długie, kasztanowe włosy, cudnie falując, spływały aż do pasa, błyszcząc drobinkami srebra. Jej twarz była niezwykle jasna, bez skazy, z aksamitnym, brzoskwiniowym odcieniem skóry. A oczy błyszczały władczo, lecz przyjaźnie, głębią oceanu. Aksamitna materia zielonej sukni, jakby utkana z soczystego mchu i ozdobiona srebrnymi kropelkami rosy, podkreślała nieziemsko piękne kształty bogini. Dziewczyna czuła, jak pytania wręcz cisną się na jej usta, ale nie mogła wydusić nawet słowa. Czuła, że głos ugrzązł gdzieś w gardle. Jestem boginią starości, dumnie powiedziała kobieta. Raczej boginią młodości, pomyślała dziewczyna, nadal nie mogąc wymówić słowa.
Nie. Odparła zjawa i uśmiechnęła się z pobłażaniem. Ona czyta moje myśli. Dziewczyna poczuła wstyd. Tak, czytam twoje myśli. Odparła bogini. I nie czekając na reakcję, kontynuowała. Nie musisz nic mówić, nie musisz nic tłumaczyć. Wiem wszystko. My, bogowie danych sfer, mamy dostęp do myśli, czynów i snów. Tak jak Bóg Najwyższy, Stwórca. Jednak nie tylko my mamy takie możliwości, ale także istoty i mieszkańcy tych innych wymiarów. Nawet twoje, wasze, ludzkie, najskrytsze tajemnice i wyobrażenia są dostępne dla wielu z nas. Jeśli ktoś nas woła, to przychodzimy, czy to materialnie, jak ja w tej chwili do ciebie, czy też w formie sytuacji, zdarzeń. Jeśli na przykład czegoś się boisz, to podświadomie to przyciągasz, przywołujesz, tak jak ty przywołałaś mnie. Gdy ktoś boi się biedy, to myśli o biedzie i podświadomie stale przywołuje mieszkańców tej krainy. Bieda przychodzi i zaczyna królować w życiu tej osoby, która przywołała ją do siebie. Jeśli jednak ktoś nie myśli o biedzie, ale o bogactwie, to przyciągnie do siebie bogactwo. Od kilku miesięcy codziennie mnie wołasz, więc jestem. Od miesięcy stoisz przed lustrem i martwisz się tym, co nadchodzi. Zmarszczki, skóra traci elastyczność. To powolny i naturalny proces starzenia się. Spójrz, proszę. Dziewczyna odwróciła głowę we wskazanym kierunku. Nagle w powietrzu zawisło srebrne, ogromne kryształowe lustro. Otoczony grubą, rzeźbioną w srebrze ramą z wizerunkiem setek twarzy, a każda twarz wykrzywiona obrzydliwie i oddzielona od kolejnej ogromnym, krwawym rubinem. Zdejmij buty i podejdź do zwierciadła, rozkazała bogini. Dziewczyna posłusznie ściągnęła buty i nagle pod stopami poczuła chód trawy. Cesarzowa skinęła ręką w kierunku lustra i nagle trawa pokryła się srebrnymi kropelkami rosy. W kilka sekund niebo zaciągnęło się ciemnymi chmurami i cała polana zatonęła w cień. Dziewczyna stanęła przed zwierciadłem. Spojrzała na jego ciemną powierzchnię. Obraz był mętny, ale nagle stał się tak wyraźny, że dziewczyna z krzykiem odwróciła się w stronę bogini, zakrywając oczy. Na ramieniu poczuła chłodną dłoń. Podniosła oczy. Zobaczyłaś to, czego tak bardzo się boisz. Zerknij jeszcze raz w głąb zwierciadła. Dokładnie obejrzyj obraz, który ukazuje. Dziewczyna posłusznie zerknęła na powierzchnię lustra. Jej oczom znów ukazał się ten sam, budzący grozę obraz. Twarz porana zmarszczkami, zmieniona pod wpływem czasu.
Teraz także zauważyła wiele innych szczegółów, a także twarz i sylwetkę samej cesarzowej, która z młodej, pięknej bogini zmieniła się w dostojną, starą kobietę. Starzenie się i starość są naturalne, powiedziała łotczyni, uśmiechając się z dobrocią. Każda istota materialna przychodzi i odchodzi. Każdy musi się zestarzać. W twoim sercu nosisz strach przed zmianą, przed przemianą tego, co młode, w to, co dojrzałe. Twój strach jest wynaturzony i niezgodny z tym, co boskie. Twój strach przed starością przyciągnął mnie do ciebie. Daję ci dokładnie to, czego się boisz, byś przestała się tego obawiać. Powolutku naznaczam twoją twarz i twoje ciało. Przyzwyczajam cię do starości. Wiedz jednak, że każdy proces można przyspieszyć lub spowolnić. Czym bardziej będziesz przejmować się starzeniem, tym szybciej będziesz się starzeć. Do mojego królestwa przychodzą ludzie w różnym wieku, nawet 18-letnie dziewczęta, a także 80-letnie damy. Wszystko zależy od danej osoby. Jeśli 30-letnia kobieta, jak ty, nagle z przestrachem patrzy w lustro i stale próbuje innych kremów czy kuracji, oznacza to, że właśnie przekroczyła granice mego królestwa. Jeśli jednak przestaniesz się zamartwiać i zaakceptujesz to, co naturalne, jeśli zrozumiesz, że starość jest tak samo piękna jak ja, a nawet piękniejsza niż młodość. Jeśli pokochasz mnie i moje królestwo, to przestaniesz stale o mnie myśleć i mnie wołać. Rozstaniemy się na jakiś czas, by kiedyś znów się spotkać. A teraz staniesz pomiędzy królestwem młodości i moim królestwem starości. Jakby w punkcie zero, w punkcie złotego środka. Ani młodość, ani starość nie będą miały nad tobą władzy. Możesz cieszyć się życiem i własną atrakcyjnością do późnego wieku, by potem przejść wolno i szczęśliwie do mojego królestwa. I cieszyć się ponownym spotkaniem ze mną. Proces starzenia jest naturalny, ale to, jak szybko postępuje, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. W tym momencie niebo rozjaśniło się i bogini tron zwierciadło zniknęło. Dziewczyna usiadła na trawie, kryjąc głowę w dłoniach. Życie to dar. I naturalnym kolejem rzeczy jest to, że kiedyś trzeba się zestarzeć i opuścić to wcielenie. Jedyna możliwość, by uniknąć starości, to młodo umrzeć. Czym więcej myślimy o starości i czym więcej boimy się starości, tym szybciej będziemy się starzeć. Gdy jednak cieszymy się każdym dniem, dbamy o nasze zdrowie, akceptujemy to, co naturalne i boskie, to
to starość przyjdzie wolno i bardzo, bardzo późno. A my przywitamy ją serdecznie, z wdzięcznością, dziękując Bogu za to, że możemy doczekać starości i ją spotkać. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukowska.